To ja mam zbiorę Boże Ciało, a powiem Wam o tym, jak się Anglicy ubierają, umieszczam sobie to pod literkę E, fashion, ale to nie jest fashion, podkreślam, bardzo ważne, to nie dotyczy wielkich miast, małych miast, średnich miast, małych miasteczek, wiosek, które tu nie są wioskami, tak jak u nas się nie wyobrażam, czyli raczej prowincja. Ale prowincja też jest pewnym obrazem tego, więc ludzie ubierają się okropnie. Faceci to przegłówniaście będą w stroju sportowym, ale jak u nas też ludzie chodzą, no tak normalnie na co dzień dużo w strojach sportowych, to będą mieli te adidaski, czy tam pumiaczki, czy New Balansy, nówka sztuka, nieśmigane spod igiełki białe, to tu wszystko jest brudne, oślompiaste, naprawdę autentycznie. I to nie chodzi o to, że on tu jest przy domu, czy coś tam. Druga rzecz, w ubraniach z kolei wszyscy, którzy pracują, mają jakiś rodzaj uniformów. Robotnicy będą mieli wszystkie takie same i to bardzo często jest kolor pomarańczowy. Różni jacyś tacy techniczni pracownicy, pielęgniarki, opiekunki mają też takie mundureczki, w których tutaj śmigają. Pielęgniarki mają specyficzne, no ale to też u nas. Bardzo często też ludzie jadą środkami komunikacji z pracy czy do pracy, jadą w tych strojach. Oni się nie przebierają. Albo mają takie powiesione też, no te identyfikatory. Tak jakby wyszli z domu w tym pracowym ubraniu, wyszli z biura i się nie przebrali. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o strój, taki dress code biurowy bardziej, przy czym ja w takim biurze no nie byłam tak większościowo, tylko zauważyłam to na ulicach, bo czasami byłam w takich miejscach, gdzie bardzo dużo było takich właśnie no takie jak w Warszawie Mordory, wiecie, takie city, takie bardzo, bardzo dużo różnych ofisów. Kobiety noszą czarne, nieprzejrzyste rajstopy. Wszystkie. Ciemna spódnica i do tego czarne rajstopy. Taki dziwny, strasznie standard. I tutaj w sklepach żadnych, no może w Primarku to tak, ale tak w sklepach to nie będzie jakichś rajstopów. Znaczy beżowe, cienkie też są. Ale one mają taki standard i ja byłam, to była już wiosna, ciepła, już mogły mieć spokojnie cienkie, tym bardziej, co też zaraz powiem, to się ludzie lekko ubierają, a one w tych czarnych rajstopach, takich grubych, wiecie, kryjących, to jest strasznie, czarne buty, czarne rajstopy i ciemna albo czarna spódnica. I dużo chodzą w takiej spódnicy do biura, że nie w spodenkach, tylko takiej damskiej garnitury. Lekko się ubierają, rzeczywiście, to był taki moment, że było, no, naprawdę, tak padał śnieg i leżał, czyli parę stopni mrozu i ludzie w krótkich spodenkach, wiecie, bez żadnych kurtek i tak dalej, nie wszyscy, ale to się zdarzają, rzeczywiście dzieci chodzą tak cienko ubrane, nie są tak przytupane, przypatulone jak u nas. I jedna rzecz, moja obserwacja, nie sądzę, żeby kiedykolwiek ktokolwiek Wam powiedział. Ludzie są stosunkowo lekko ubrani. To na pewno nie dotyczy bardzo młodych osób, ale ja widziałam takie około 40 też osoby. A na rękach mają takie mega, mega grube rękawiczki. Takie, wiecie, jak na narty. Ja bym na Syberię takie założyła. I to też tak strasznie dziwnie wygląda, bo to takie jest, nie? Jeszcze o ubieraniu się trochę powiem przy okazji, jak będę mówiła o outdoorowych aktywnościach. To więcej to rozwinę, ale to bardzo często i to niekoniecznie ludzie na takich wycieczkach, tylko tak po prostu mają te grube rękawice. Myślę, że nikt wam tego nie powiedział. No i na koniec rozwinę temat oślompałości. Te ubrania są bez żadnego stylu, koloru, niczego. Bardzo często wyplamione. Kobiety mają rozciuchrane z takim odrostem włosy. I co zaobserwowałam, takie kobiety koło 50, 60 i starsze, to tam, gdzie byłam w zeszłym roku w takim miasteczku małym, taki styl jakby hipisiarski, znowu jakieś kolory pomieszane, torebka obwieszona cała tymi bryloczkami, tymi kulkami futrzanymi czy czymś. Włosy długie, takie rozciągnięte, tu pełno korali, taka zaniedbana, brzydko wyslizowana, jak u nas Gesslerowa, taki styl, tylko bardzo, bardzo brzydki. No i do tego one jeszcze są lupiate, grubiate, nie? To też takie przedziwaczne. No i też są mężczyźni, którzy będą bardzo taki oficjalny garnitur.
I to chyba wszystko, co bym mogła powiedzieć o modzie, prowincjonalnej modzie w Anglii. Żegnam Was, pa, pa.